odwiedzamy właśnie Muzeum Pompidou, czy jak to tak się wymawia. Na razie nie wchodzimy do środka, bo chcemy odhaczyć kilka punktów. Jak wszystko zobaczymy i będziemy mieć jeszcze sporo czasu, to wtedy będziemy wchodzić do środka. Na pewno Louvre i wieża Eiffla. I dotarliśmy właśnie na Cekwanę i zobaczcie, w wiadomościach mówili, że po wodzie. No i faktycznie tutaj mamy zalane. I jesteśmy, kolejny punkt widokowy, katedra Notre Dame. No kurde, być w Paryżu jej nie zobaczyć. Idziemy do środka. Łukasz stoi w kolejce, a ja nagrywam. No i dotarliśmy do słynnej piramidki. Zaraz wchodzimy do środka, zobaczyć co nowego. Ale zanim to, to jeszcze trzeba zrobić fotę. Na co generalnie mój mąż się bardzo cieszy. Już jego mina mówi wszystko. Ale może nie będzie tak źle, może się uda za pierwszym razem. W sumie dzięki temu, że jest chłodno, jest zima, to mamy mało ludzi tutaj, więc będzie fajnie zrobić zdjęcie. Może z tamtej strony. Misiu, tam chodź. Tam mniej człowieków jest. Chociaż to standardowo robi się tak, że jak ty się ustawisz, to nagle pojawia się milion innych osób. No ale zobaczymy. Sobie teraz spacerujemy w kierunku wieży. Jest tam, ale jest tak pochmurno, że nie widać. Przeszliśmy sobie polami elizejskimi. Co nieco sobie tam matka zajrzała do sklepików, bo jakby żeby inaczej. No i teraz jesteśmy przy pułku. Trochę mnie już nogi bolą, szczerze powiem. Nawet powiedziałabym, że już mnie bardzo bolą nogi, tyłek i plecy. Zrobiliśmy już w tej chwili 15 km, 16, a to dopiero połowa dnia. Co będzie dalej? I dotarliśmy do punktu numer 1. Jest wieża. Mam nadzieję, że uda się na nią wjechać za chwilę, bo jeszcze w sumie w miarę widno, a potem jak zjedziemy będzie ciemno, więc byśmy zahaczyli dwa w jednym. Zobaczymy. No i zaczynamy zwiedzania dzień drugi. Dzisiaj w wersji takiej, bym powiedziała, bardziej wiosennej. A tu pada śnieg. W trampkach, ale no cóż, jeżeli będzie mi za zimno, to po prostu wrócę do hotelu się przebrać. A na razie dajemy radę, rękawiczki, wszystko jest. Lecimy zwiedzać. Dotarliśmy do galerii Lafayette, w której się posiliły i zobaczymy, co tam fajnego jest. Ona jest ogromna, jest w takim fajnym, starodawnym budynku i w środku ma piękne łuki, więc architektura tam naprawdę jest ekstra. Także idziemy do środka zobaczyć to cudo. Zobaczcie, jak pięknie, śliczna jest ta kopuła. Thank you.
I słuchajcie, dotarliśmy, już w sumie tak pada, że śnieżyca już się zaraz tutaj zrobi, do trzeciego łuku, jak ja to mówię, generalnie do łuku. Bardzo pada śnieg, więc widać kiepsko, bo jest bardzo pochmurno. Jeszcze stoimy pod śnieg, pod wiatr. No, cóż, ale dotarliśmy. Ja wyglądam już jak prawie bałwan. Jak widzicie, linie metra są bardzo rozbudowane, ale generalnie jedna rzecz, która mi przeszkadzała, to ta, że trzeba się przesiadać. Się jedzie tak dziwnie. Jeden przystanek, za chwilę się przesiadamy w drugą stronę, jeden przystanek. I tak, żeby dojechać na przykład do wieży, trzeba się przesiąść 4 razy, a to wszystko jest w centrum. Jest mega zimno, ale powiem wam, że warto przyjść i zobaczyć, jak wieża wygląda w nocy, bo naprawdę wygląda super. Przed chwilą świeciła, migała, ale wolę ją w takim wydaniu. No, muszę przyznać, że to jest widok, którego nie da się zastąpić. Trzeba go zobaczyć na żywo. Ja jestem zachwycona. Widziałam wieżę dokładnie 17 lat temu na żywo. I fajnie zwrócić. I dalej robi takie same wrażenie jak wtedy, kiedy byłam nastolatką. Żegnamy śnieżny, zimowy Paryż. Podobno takiej zimy tutaj nie było od 6 lat. Czyli jednak warto zobaczyć Paryż zimą, bo to nie taki typowy widok. Nie udało się wjechać na wieżę Eiffla, ale to znak, że trzeba przyjechać tu jeszcze latem. No, lecimy teraz na metro, później na autobus i kierunek lotnisko Bouvet. Kochani, jesteśmy już na lotnisku, trochę za wcześnie, ale lepiej wcześniej niż później. Oczywiście nie obyło się bez problemów, bo okazało się, że autobusy z Paryża nie jeżdżą na lotnisko ze względu na pogodę i śnieg. Policja zakazała, no i musieliśmy jechać taksówką. Ty mi tu nie rób, ty zdjęć, bo ja się próbuję skupić. Taksówka oczywiście nie była tania, ale dokopywaliśmy się do jakichś ludzi i w sumie wyszło po 50 euro na głowę. Dalej tego nie możemy przeboleć, no ale cóż, lepiej dotrzeć na to lotnisko w ogóle niż wcale. A nie mieliśmy już czasu na to, żeby kombinować i szukać innej drogi. Znaczy może czas by się znalazł, ale właśnie nie było wiadomo, czy opcja, czy się da. O Jezu, ile tu się ludzi zrobiło? Przed chwilą było pusto, a teraz kolejka taka, że ho, ho, ho. Dobrze, że zjedliśmy makaroniki, wypiliśmy kawkę i ciasteczko, zanim się zrobiły takie tłumy, no. No dobra, wyglądają całkiem spoko. Nie wiem trochę, czy nie taki duży tyłek w nich mam. Ale nawet mi się podoba. Nie, że tyłek, w sensie spodnie. Tyłek w spodnie. Spoko nawet. I do szpilek, i do trampek. Co myślicie? No nie wiem, to z przodu też są ok. Bądź tu człowieku mądry.